Cześć, dzień dobry dziewczyny i chłopaki. Dzisiaj nie zaczynamy od śniadania, dzisiaj zaczynamy od zakupów. Takie szybkie, bardzo minimalistyczne, ale fajne uważam. Więc tak, kukurydza. Kto z Was lubi kukurydzę? No, dajcie znać w komentarzu. Ja i Igor lubimy, reszta rodziny nie przepada. Łagodny ketchup Heinza, bo wszystko było pikantne albo jakieś takie, co nie lubię. Banany, dorwałam awokado, fajne, miękkie, zaraz poleci na śniadanie. Boróweczki, dwa razy moje ulubione jajka Bio Eco Sreko. Trzy razy jogurt, i tak, jajka były w promce i jogurty też były w promce. Płatki ryżowe, 100 lat nie jadłam i dzisiaj się na mnie po prostu napatoczyły, albo ja na nie. W Mikulicach uwielbiałam z owocami, ale dzisiaj sobie odpuszczę, to znaczy wiecie co, nie wiem co, bo mam ochotę i na płatki, na płatki, na płatki, na serki, jogurty, jajka, awokado, więc wszystkiego w siebie nie wtłoczę. Myślę, że postawię na kanapki, ale mamy płatki ryżowe, płatki orkiszowe, takie płatki orkiszowe z bakaliami, nawet fajnie wyglądają, ja tutaj sobie jeszcze, a tego nie zobaczycie, dosypię swoich na przykład rodzynek i owoców. Ser sałatkowy typu greckiego, chleb orkiszowy, ale to nie jest 100% orkiszowy, bo on ma tutaj dodatek mąki pszennej, więc na to trzeba zwracać uwagę, nic nie było, muszę ogarnąć w jakiejś piekarni. I słuchajcie, kawa Jacobs, o tej kawie to pogadamy, jak sobie ją zrobimy. No i dobra, taki mały grzech, słuchajcie, mały grzech na samym końcu, marmoladki wiśniowe z Lidla, pyszne. No to teraz coś pysznego, czyli drugie śniadanie na żółto, kukurydza gotowana, około 10 minut, najpyszniejsza z masłem i solą. Chciałam Wam powiedzieć dzień dobry, ale dzień dobry już mówiłam. Usiadłam sobie teraz z kawką i czterema ciachami. No, powiem Wam, że u mnie wchodzi naprawdę mocno coś dobrego. Będą dobre zmiany. Natomiast bardzo się cieszę, że właśnie nie porwałam się na te zmiany, tak wiecie, na hura, i że nagle odcinam się od wszystkiego. Bo tak jak, nie wiem, odcinanie się od jakichś toksycznych ludzi, to też trzeba zrobić z głową. Ja Wam powiem, że ja toksycznych ludzi z mojego życia odcinałam i gdzieś tam odsuwałam przez tak naprawdę lata, bo to wszystko jest proces i nie da się, no nie da się zrobić niczego tak o, no chyba, że nie wiem, no nie, no może się i da, ale bardzo często można tego żałować, trzeba zawsze być pewnym swoich decyzji. Ja już od jakiegoś czasu jestem pewna, wiem, że chciałabym jeść inaczej, lepiej, ale powiem Wam, że wpis dzisiejszy w kalendarzu to jest po prostu coś takiego, że dla mnie to jest znowu niesamowite, że to, co sobie pomyślałam, to, o czym ostatnio nawet mówiłam do kogoś, nawet do paru osób, dzisiaj czytam w kalendarzu. Może nie tak dosłownie, ale jest takie tego przesłanie, więc zaraz Wam przeczytam, ale póki co to powiem Wam, że właśnie zjadłam przepyszną kukurydzę, no i teraz po śniadaniu, w zasadzie przed obiadem, obiad dzisiaj będzie u nas późno, nawet dosyć późno jak na nas, na naszą rodzinę, zrobiłam sobie kawy, kawy Jacobs, której nie piłam, nie pamiętam ile, nie pamiętam. Nawet nie wiem, czy ja kupowałam kawę Jacobs, bo jakoś tak wiecie, później jak ja już zaczęłam pić kawę, to weszły wszystkie te inne reklamowane i ta Jacobs to już była taki przeżytek. A kawa Jacobs to oczywiście lata 90., cudowne reklamy. Kawę Jacobs było czuć, jej aromat było czuć przez ekran, umówmy się. Kto nie czuł, to no, podziwiam, bo ja czułam. I to było coś takiego, że wiecie, ta reklama przenosiła nas w taki jakiś magiczny czas, magiczny świat i wydawało się, że jeżeli ta kawa byłaby u nas w domu, to poranki byłyby cudowne, ten zapach budziłby całą rodzinę. No oczywiście moja mama kupiła kawę Jacobs i pamiętam, że bardzo jej smakowała. Ale to była zawsze taka, wiecie, z wyższej półki, to już był luksus. Teraz luksusem jest wszystko, ponieważ słuchajcie, każdy produkt jest bardzo drogi. Także wszyscy staliśmy się ludźmi luksusowymi i nawet ci, którzy sięgają na niskie półki, no też wydają kupę forsy. Byłam w Intermarché, byłam w Kauflandzie, zupełnie jestem po prostu zasmucona faktem, że jest tak niewiele produktów właśnie bezglutenowych.
makaronów, mąk, pieczywa praktycznie zero. Więc ja będę musiała sobie, wiecie, zrobić takie zapasy właśnie typu makaron, zapas chleba, mąki, no i innych różnych rzeczy oczywiście, żeby mieć takie podstawy. Natomiast ja, tak jak powiedziałam, nie rezygnuję totalnie z glutenu w taki sposób, że wiecie, jak nie muszę, tego nie jem, ale jak mam ochotę na coś, co ma gluten, to po prostu to zjem, dlatego że mój lekarz mi jasno i wyraźnie powiedział, dieta u mnie nie spowodowała choroby, natomiast na pewno ma ona teraz wpływ na moje zdrowie i na to, w jakim stanie jest moja tarczyca, a jest w bardzo kiepskim. Ale no wiadomo, cukier i gluten to są dwa takie diabełki, których lepiej unikać albo chociaż troszeczkę je zminimalizować. I właśnie to zamierzam robić. I wiecie co? Ja to jestem takiej trochę starej daty już, no nie oszukujmy się, ale ja jestem nauczona z mojego domu rodzinnego, że na przykład, słuchajcie, ja Wam powiem, obiad musi być. No i fajnie, bo rodzina, w której zawsze jest obiad, jakieś ciasto, wiecie, ja pociągnęłam takie schematy, w których się po prostu wychowywałam. I u mnie było zawsze ciasto z białej mąki, zawsze, wiecie, był w nim cukier, na obiad były smażone kotleciki, czy jakieś tam, nie wiem. Słuchajcie, no ja gotuję z reguły, tak wiecie, niby po swojemu, ale jednak to gdzieś tam w człowieku siedzi. Z jakiego domu się człowiek wywodzi, taki jest, ma takie zachowania i później gdzieś tam na pewnym etapie może to zmienić, może nad tym pracować, natomiast jest to bardzo trudne. I dla mnie na przykład dzień bez obiadu był takim dniem, wiecie, po prostu, no, to było patologiczne. To jak już nie było obiadu, to ja w ogóle, mnie już bolała głowa, ja się źle czułam, ja byłam głodna, wiecie, pożerałam dużo kolacji, no bo bez obiadu, ja czułam po prostu takie, wiecie, wyrzuty sumienia, że ja dla mojej rodziny nie zrobiłam obiadu, no bo tak byłam nauczona. No i te rzeczy są dobre, no nie oszukujmy się, że są dobre, natomiast wiecie, jakby już wcześniej, zanim spotkałam się z tym lekarzem, gdzieś przeszukiwałam sobie różne strony dietetyków, różne przepisy, żeby jakieś tam, żeby jakby najpierw przestawić swoją głowę i nauczyć się jeść inaczej, bo na przykład miska, pomidor, awokado, jakaś tam ciecierzyca, wiecie, jakiś tam twarożek troszeczkę oczywiście, sałata, polane to wszystko olejem, gdzieś tam kawałek rybki czy coś, to też jest miska, którą się możemy najeść i to też może być miska obiadu. Ale dla mnie takim podstawowym obiadem to, wiecie, były ziemniaki, kapusta i schabowy, nie? No, jedyne z czego się wyłamałam, to były zupy, bo u mnie w rodzinie zawsze były obiady dwudaniowe i potem był deser. Natomiast, że ja nie byłam nigdy fanką zup, chyba że mam ochotę na konkretną zupę i nikt u mnie nie chciał jeść dwóch dań, to ja z tych zup po prostu rezygnowałam lub była zupa zamiast drugiego dania. No, ale słuchajcie, ja nie zamierzam się też jakoś katować, nie jeść słodyczy, chociaż chciałabym się nauczyć i nauczę się piec bez cukru, bez białej mąki, ewentualnie od czasu do czasu, ale takie właśnie mam plany, zamiary, myślę, że wyjdzie nam to na dobre. Myślę, że będę musiała stworzyć swój taki nowy zeszyt przepisów, w którym będzie dużo zdrowszych rzeczy. Ja już od jakiegoś czasu bardzo dużo spożywam oliwy z oliwek, dobrej oliwy z oliwek i to naprawdę, wiecie, nie w ilości parę kropelek, tylko po prostu duże porcje. Lubię, wiem, że jest bardzo zdrowa. No i tam, wiecie, różne rzeczy, o których też nie zawsze mówię, nie wszystko pokazuję. Natomiast tak, to tyle, jeżeli chodzi o moją dietę. Jeżeli chodzi o moją bransoletkę, bo też chciałam o tym powiedzieć, zobaczcie, mam nową. Jest ciasna, ciaśniuteńka, więc no jest, to jest 17. Bo pani sprawdziła, ile się rozciągnęła i jaką mi dać, wymieniła mi na nową. Rozciągnęła się pół centymetra. To myślę sporo, jak na około rok czasu. Wymieniła mi niestety na zapięcie nadal takie, jak miałam, czyli serduszko w różowym złocie. Ale odebrał mi ją Artur po drodze, bo ja ją w Poznaniu reklamowałam, więc, bo to musi być, wiecie, sklep własny. Alarm się włączył, mam nadzieję, że nie będzie nam przeszkadzał. Więc pani wymieniła i on po prostu tylko ją odebrał. I nie wymieniła mi Charmsa, ja mam tutaj tego listka klonu, ponieważ ich już nie ma i mogę sobie wymienić coś innego w tych pieniądzach. No a Artur stwierdził, że on nie będzie mi nic wybierał, bo będę niezadowolona i wymienię sobie na czasie. Ale słuchajcie, co się w ogóle wydarzyło. Ta historia jest niefajna i nie jestem szczęśliwa z tego powodu, no ale jakoś myślę, że widocznie tak miało być.
Ja mam tutaj, nigdy nie mogę nazwać, zawsze gubię myśl, podkowę i miałam jeszcze dłoń Fatimy. I kupiłam sobie te dwie zawieszki na szczęście. Podkowa oczywiście na szczęście, wiadomo, i dłoń Fatimy na ochronę. I dając tę bransoletkę, oczywiście zostawiłam tylko listek klonu, a te dwie zawieszki ściągnęłam i wsadziłam do portfela. Wsadziłam do portfela, w którym mam takie ciasne przegródki, wiecie, jakieś tam na karty i tam w jedną sobie to wpakowałam i od wielu miesięcy, odkąd w zasadzie kupiłam ten portfel, no kurde, patrzcie się, noszę tam taki bardzo cienki, leciutki, srebrny medalik, bo ja, wiecie, gdzieś go znalazłam, jak się przeprowadzaliśmy i tutaj go przywiozłam, ale ja nie noszę żadnych medalików, więc wiadomo, schowałam go do tego portfela i niech on sobie tam leży. I wyobraźcie sobie, że on jest tak cienki, tak lekki, że jako pierwszy powinien wypaść z tego portfela, gdyby ten portfel był gdzieś rozsunięty, gdzieś tam, wiecie. I obok tego medalika wsadziłam te charmsy. I jak przywiózł mi Artur bransoletkę, to okazało się, że podkowa jest, a dłoni Fatimy nie ma. No i przykro mi się bardzo zrobiło, no obszukałam wszystko, wiecie, no jak gdzieś spadła na podłogę, to po prostu gdzieś pewnie odkurzyłam, może gdzieś jeszcze się znajdzie, może gdzieś leży, ale ja czasami, wiecie, jak robię zakup, portfel na szybko, bo to wiecie, kolejka, wrzucę do reklamówki, czy tam torby, czasem dosunę do połowy i myślę, że gdzieś tam do tej torby musiał mi ten charms wypaść i poszedł dół. Więc, ale wiecie co, myślę sobie, że ta zawieszka po prostu miała mnie chronić, spełniła swoją funkcję i po prostu poszła dalej. Może ktoś ją znajdzie, może no nie wiem. Nie wiem, co się z nią stało, widocznie tak miało być. Ale wiecie, to tak jak z czerwoną nitką ochronną. Kiedy pęknie, to znaczy, że spełniła swoją funkcję i już nas nie potrzebujemy tej ochrony, to już wiecie, takie jest. Może to i bajki, wiecie, kto chce, niech w to wierzy. Ja myślę, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, ma jakieś tam swoje powody. Alarm ucichł, więc może już się nie włączy. Nie będę się stąd przenosiła, natomiast dzisiejsza sentencja to jest dzień wolnego wyboru. To ja decyduję o tym, jakimi wzorcami kieruję się w życiu. Nie muszę żyć tak, jak moi rodzice lub znajomi. Mogę ustalać własne zasady i zdrowe granice. W moim życiu mam prawo wyboru i świadomie z tego korzystam. Niestety, słuchajcie, wciąż w naszym życiu pojawiają się ludzie, którzy będą to negowali, którzy będą negowali nasze zachowania, nasze wybory i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie co? Jest tak czasami, że posprzątacie mieszkanie i gdzieś tam dalej zalega kurz. Widzicie, że kurczę, no dopiero ścierałam tę półkę i jest kurz. Można podejść i po prostu zdmuchnąć. I tak trzeba żyć. Zdmuchać, zdmuchnąć to, co jest niepotrzebne i co nam po prostu przeszkadza w życiu. I tacy ludzie są jak kurz. Oni niczego nie wnoszą w nasze życie, oni tylko od nas albo coś biorą, albo po prostu czerpią taką energię, którą się karmią, bo jeżeli nas oczerniają, jeżeli nas obgadują, to oni po prostu, wiecie, siedzą w takiej energii, która tak naprawdę nie służy tylko im, bo nam nie są w stanie niczego zrobić. Ale sami cały czas kumulują te pokłady złej energii. I to jest chyba takie, wiecie, no, to jest coś jak karma, że to kiedyś do nich wróci, a my żyjmy po swojemu. Nie patrzymy na to, że ktoś żyje w ten sposób, je to czy tamto, nie wiem, no po prostu wszystko. Możemy przejąć od kogoś styl, możemy przejąć styl ubioru, możemy przejąć wiarę, możemy po prostu wszystko przejąć od kogoś, ale najważniejsze to pozostać sobą. A powiem Wam, że ta kawa Jacobs, jeszcze bardzo gorąca, jest tak pyszna, że zdecydowanie lepsza od MK Cafe Sahary chyba. Zdecydowanie. Na ten moment to jest moja najlepsza kawa, jaką piłam. I mam tutaj na myśli wszystkie ekspresowe, woseby, primy. Oj, dużo tych kaw piłam przez te wszystkie lata, więc tak te dwie tylko potrafię wymienić. Taka stara sklerotyczka, ale myślę, że to będzie moja ulubiona kawka w ulubionym kubku. No dobra, wszystkie moje kubki są ulubione. Umówmy się. Także ja sobie wzięłam 4 ciastka i kiedyś wsunęłabym całą paczkę, ponieważ mój Artur nie przepada za ciastkami, a Igora, to wiecie, teraz więcej w domu nie ma jak jest, więc jak trafi, napatoczy się, no to się chętnie poczęstuje, ale on się, słuchajcie, on się już w ogóle sam ogarnia, on ogarnia sobie wszystko sam, więc czasem się częstuje, a czasem go po prostu nie ma.
No i paczka ciastek poszłaby tak. Natomiast ja sobie wzięłam 4, myślę, że zjem 3. No i wystarczy. A propos tych ciastek, one są najlepsze. One są najlepsze, one są z Lidla i one są kruche, one są dobre. No, ale cukru w cukrze u nas już nie będzie. Jakieś słodkości będą na pewno pieczone z dodatkiem innych słodzideł. Myślę, że to wiecie, jest pewien czas w życiu. 40 została już w tyle, więc no myślę, że połowa życia była słodka, to połowa może być wytrawna.